Moi mili bracia a sestry, cieszymy się moc, że jestem znowu między wami. Dziękuję Panu Bogu, że mogę być. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Ja wierzę w to, że jesteście inteligentni, a chapawi, że będziecie mi rozumieć, prawda? Bo ja nie każde słowo mówię czeski perfektnie, ale ja wierzę w to, że będzie dobrze. Proszę was, odeszmy sobie Słowo Boże, list Rzymanu, pierwsza kapitola. List Rzymanu, pierwsza kapitola i tam wersz 16. Ja przeczytam po polsku, a potem wy może na ochotnika z Biblii przeczytajcie czeski. Rzymian 1, 16. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku spaseniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Proszę was, po czesku może przeczytajcie, kto na ochotnika. Kto już naszel. Dziękuję pięknie. Apostoł Paweł mówi, że nie wstydzi się za co? Za Ewangelię. Za czyją Ewangelię? Chrystusową, tak. Procz apostoł Paweł tak zdoraznił to, że nie wstydzi się za Ewangelię Chrystusową. Protoż czym ta Ewangelia jest pro ludzi? Mocą Bożą ku czemu? Ku spaseniu, tak. Każdemu, kto co takiego? Kto wierzy, tak. Czyli spaseni będą ci, którzy wierzą, prawda? Nie może być spaseny człowiek niewierzący, co pohyrda Panem Bogiem, co mówi, że Boga nie ma. A jak ten, co mówi, że Boga nie ma, to jest i niewdzięczny temu Bogu, prawda? Tak. Kiedyś moi znajomi na Żbitowie w Chawierzowie powiedzieli, no byli nadowolonym. Jeden był w Egipcie, drugi był w Chorwacku, gdzieś jeszcze. I ja pytam się ich, no a jak wracaliście z Patki? Widzieliście po ceście auta przewrócone? Ano widzieli. I ja mówię, to dziękuj Panu Bogu, że ty z rodziną przyjechałeś cały. A on mówi, on nie wierzy w Pana Boga. I ja mówię, to szkoda. Szkoda, że nie wierzysz. Bo jak nie wierzysz, to i nie podziękujesz Panu Bogu. Ja się go pytam, proszę cię, masz dzieci? No mam dwoje dzieci. A jak dajesz na urodziny, na narodzeniny darek dziecku, to co wtedy oczekawasz? A on mówi, no podziękowanie. A ja mówię, no widzisz? I Pan Bóg też oczekawa podziękowanie od kogo? Od tebe też. Aha, będzie na tym przemyślał. Ja mówię, tak, tak kochani moi. Ludzie niewierzący sobie myślą, że wszystko tak jest samo od siebie. A ja mówię, jak niewierzący tak myśli, to niech sobie stworzy umiele morze, umielą przyrodę, umiele słońce i niech wyużywa tego, prawda? Jak mówi, że to samo od siebie. Aha, zaczął przemyślać, prawda? Tak, kochani moi. Apostoł Paweł nie wstydził się Ewangelii Chrystusowej, która jest mocą Bożą ku spaseniu każdego, kto co takiego? Kto wierzy, tak, tak. A potem można rzec, kto wierzy prawdziwie, poczciwie, właściwie podle woli Bożej, tak. Chciałbym dneska mówić na temat mocy Bożej w nas. Czy jest to możliwe, żebyśmy ludzie od urodzenia grzeszni mieli w sobie Bożą moc? Jak myślicie? Jest to możliwe czy nie? Jest to możliwe, tak. Żebyśmy w sobie mieli Bożą moc. Do czego nam jest potrzebna Boża moc? O szatanie pisze, że chodzi jako jakie zwierzę. Chodzi jako lew i co robi? Żwe, prawda? Chledając kogoś, by pochłonąć. Czeski przekład mówi pożreć, czy coś takiego, prawda? Tak.
Więc on też ma moc, a my też możemy mieć moc. Bożą moc w sobie, aby nie posłuchać się pokusy diabelskiej. Powiem wam taką skuszoność z Polska, z mojego dawnego zboru, miasto Nysa. Wiecie, gdzie ono jest? Jak jest Jesenik, potem jest granica polsko-czeska i miasto Nysa. Tam właśnie. Tam ja się wychowałem, w tym właśnie zboru naszym. I moja mama pracowała kiedyś w lecznicy zwierząt. Tu macie też asy. Lecznicę zwierząt, prawda? I ten pan też tam pracował. Moja mama pracowała w biurze, a on tam na dole z tymi zwierzatami. Mama kiedyś mówi mu tak: panie Adamie, pan taki sam, może pan by poznał Ewangelię, Słowo Boże, to panu byłoby lepiej w życiu. A on mówi: no dobrze, to niech przyjdzie wasz syn do mnie i mnie pouczy coś z Biblii. To ja przyszedłem, umówiliśmy se, udzielałem mu lekcji biblijnych. I on mówi, on chciałby przyjść do naszego zboru, podziwiać się, jak tam jest. Proszę bardzo, proszę pięknie, może pan przyjść, podziwiać się. No i przyszedł i wiecie, co powiedział? Że on chce być adwentystą, on chce być tak jak my. A my mówimy mu: no dobrze, panie Adamie, ale musi pan przestać kołżyć. Aha, no dobrze. No i powiedział tak: on się będzie oduczował kołżyć cygarety. Dobrze. Za 2 tygodnie przychodzi z Patki i mówi tak: to se nie da, to nie można. A my mówimy tak: panie Adamie, je to można, ale musi pan co takiego najpierw? Co to Paweł Apostoł pisze? Uwierzyć, tak, że je to można. Że ta Ewangelia Boża ma w sobie co? Ma w sobie moc. Dla wierzącego, dla niewierzącego mocy nie ma. Jak on nie wierzy, no to co? Prawda? Czyli Ewangelia jest mocą Bożą. Ku spaseniu każdemu, kto uwierzy. Tak. I my mówimy tak: musi pan w to uwierzyć i co jeszcze? Samo uwierzenie to jeszcze za mało, prawda? Uwierzyć i modlić się o tą moc Bożą. Aha, tak, panie Adam, musi pan się o to modlić i Pan Bóg czeka na to. I Pan Bóg tą moc da, żeby pan przestał kołżyć cygarety. Tak? A my mu jeszcze rzekliśmy tak: panie Adamie, my panu w tym pomożemy. A on się pyta: jak wy mi pomożecie w tym? Co, będziecie chodzić za mną i cygarety mi wytachować z pusy? Nie, my tak nie pomagamy. A jak pomagacie? Pomagamy w ten sposób, że będziemy się za pana modlić. Aha, mówię tak. Pierwsza rzecz, uwierzyć w to. Druga rzecz, co takiego? Modlić się o to, a my panu pomożemy, bo też będziemy się modlić za pana. Żeby pan jakoś dał rady walczyć z tym złem, prawda? Żeby pan zwyciężył. No to dobrze. No i poszedł do domu. Przychodzi za jakie 2 tygodnie i mówi tak: to funguje. Mówi: to funguje. Pokazał nam puste kapsy, wiecie, tak przy nas wyczepał te zbytki i mówi: już nie kołżę. I wiecie, co on jeszcze rzekł? Że miał w skrzyni na samym dole taką paczuszkę z cygaretami. Tam było 10 kusów tych takich małych paczuszek, jak to po czesku rzec. No. Taką krabicę miał z tymi cygaretami i diabeł wiedział o tym, że on się oduczał, czy nie wierzył. Wiedział, prawda? Tak. I wiecie, co mówi ten pan? Że diabeł mu dawał myślenki takie: no dobrze, panie Adamie, pan się oducza kożyć cygarety, ale te w tej skrzyni niech pan sobie necha. A niech pan se necha. A wiecie, co on zrobił, ten pan Adam? Co? O ty diable, idź precz ode mnie. Wziął tą krabiczkę do pieca, wrzucił, spaliło się. Tak, przyszedł za nami i mówi: on już nie kołży cygaretów. Moi kochani, Pan Bóg ma moc jaką? Wielką, tak, skuteczną, tak. I on był taki szczęsny, że
pokonał szatana, prawda? Tą pokusę pokonał. Dzięki komu? Dzięki mocy Bożej, tak. Dzięki mocy Bożej, że uwierzył w to, modlił się o to, a my mu też pomogliśmy, prawda, że też za niego modliliśmy się. Jest to możliwe, tak. Każdy z nas miał, czy ma, aż do końca życia jakieś pokuszenia, prawda? Każdy, bo diabeł śpi, niebo nie śpi. Nie śpi, tak. Chodzi za nami gdziekolwiek se da, prawda? Żeby skusić do jakiegokolwiek grzechu. Można żyć bez grzeszenia. Można czy nie można? Można. Kiedy można? Jeśli uwierzymy, że jest to możliwe, jeżeli modlimy się o tą moc Bożą w nas, prawda? To jest to możne. Przeczytajmy na przykład pierwszy list Świętego Jana. Pierwszy dopis Jana i tam kapitola trzecia. I wiersz szósty. Ja to po polsku przeczytam najpierw. Każdy, kto w nim bydli, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. I wiersz dewaty. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, bo z Boga się narodził. Tak. Jak to w czeskiej Biblii? Proszę, Marcelka, może odważna. Proszę bardzo, przeczytaj to. Ano, dziękuję pięknie. Kto z Boga się narodził, nie grzeszy. Czy jest to możne, żeby w naszym grzesznym ciele bydliła Boża moc? Jest to możne, tak. Jest to możne, kochani moi, jeśli się o to modlimy. Powiem wam taką skuszeność Polska. Widzę dobrze, kim ja jestem, jaka moja profesja, prawda? Jestem dyplomowany mister Kamienicki, wyuczony w Polsku. I miałem w Polsku swoją firmę, zanim się tu ożeniłem, prawda? I pomagałem jednemu kamienikowi, bo miał taką piłę wielką do takiego rzezania tych różnych desek żulowych, marmurowych, prawda? Pomagałem mu tam, pracowałem tam krótką dobę u niego też. I przyszedł do niego jeden kamarad jego, żeby przerzezać taką małą deskę na tej pile. No to ja udzielałem to. A co przynosi kamarad kamaradowi, żeby jakąś służbę udzielać jemu? Co przynosi? No pół litra wódki przyniósł, tak? No i mówi ten kamarad do tego szefa, dawaj tutaj trzy kieliszki, kieliszka, strampelkę. A szef pokazuje na mnie, że ja nie piję, to on mu da dwa kieliszki, a nie trzy. Podchodzi do mnie ten jego znamy i mówi, co ty nie pijesz? Co ty za kamienik, że nie pijesz? A ja mówię, ja nie piję alkoholu ani kapeczki. Co tam, mówi, dawaj trzy kieliszki. No i ten jego znamy dał trzy kieliszki i ten pan nalewa wódkę do tych kieliszków trzech, a nie dwóch. A co wtedy adwentysta ma robić? Dobry adwentysta, jak chce być wierny Panu Bogu, na śmierć i życie wierny. Co ma robić w ten moment? Modlić się, tak. Ja sam się modlił, Panie Boże mój. Ja nie wiem, co on mi udziela za to, ale ja się nie napiję tego. No i nalał do tych trzech kieliszków i podał mi i jemu też, temu szefowi, no i sam drżył w ręce też. I co oni robią po tym, jak stukają do siebie, jak to po czesku żyć? Stukają i mówią na zdrowie. A ja mówiłem to na chorobę, to na niemoc, bo alkohol nikogo nie uzdrowił jeszcze, nie wyleczył jeszcze. Alkohol najpierw co robi? Zabija bunki mózgowe, tak? A potem niszczy cały organizm. Kolik ludzi jest martwych przez alkohol. Kolik ludzi autem jedzie i zabijają się przez alkohol, prawda? Siebie zabiją i innych też zabiją, tak? Dneska przyjechał do mnie, po mnie
do gnojniku brat Kloda. Ja sam z ochotą wsiadł do jego auta, procz. Protože, że sam se nie bał. Protože sam wiedział, że ten brat nie pije alkoholu. Bo gdyby pił, to nie wiadomo, czy byśmy tu razem przyjechali. Tak, moi kochani. I wiecie co? I oni tak otworzyli pusę i leją, a ja tak, i poleciało. I ten, co mi nalał, takie oczy zrobił wielkie. Mówi, to nie można. Takiego jeszcze nie widział, co wódkę za limiec wylewa. A ja mówię, to pan zobaczył. A ja sam panu rzekał, proszę mi nie nalewać, bo ja nie piję. Tak. Można być wierny Bogu, czy nie można? Można. W jakiej sytuacji można, a w jakiej nie można? Jak myślicie? W każdej można, tak, kochanie moi. W każdej sytuacji możemy być wierni Panu Bogu. Nie musimy zgrzeszyć, nie musimy. Diabeł kusi, tak? Czy diabeł nie kusił Chrystusa? Kusił, prawda? W Ewangelii Mateusza, kapitole 4, tam pisze, ile kolikrat był Pan Jezus kuszony na tej puszczy, jak wyszedł po tym ochrzczeniu się przez Jana Chrzciciela. Poszedł i był kuszony. Diabeł przychodził do niego i co powiedział mu? Jeśli jesteś Synem Bożym, to co takiego? Powiedz, żeby z tych kamieni stały się bochenki chleba. Czy Pan Jezus miał tą moc, żeby to udzielać, czy nie? Miał, bo był Bogiem, prawda? Był 100% Bogiem i był 100% człowiekiem, ale nie posłuchał się go. Co Pan Jezus odpowiedział szatanowi na to? Każdym słowem Bożym człowiek żyć będzie. Tak, ale diabeł ustąpił albo nie? Nie ustąpił. Drugi raz podszedł do Pana Jezusa i co mówi? Zaniósł go na sam szczyt Sfatyni, prawda? I co powiedział diabeł? Rzuć się na dół, bo napisano, że co? Że aniołowie będą cię nosić. Czyli diabeł zna Pismo Święte, czy nie zna? Zna. Może lepiej od niektórego wierzącego nawet, prawda? Ale diabeł nie zacytował cały tekst tego Pisma Świętego. Jeno czas tego tekstu, prawda? A Pan Jezus co powiedział? Idź precz, szatanie. Tak. Nie będziesz kusił Pana Boga swego. Nie posłuchał się go. I trzeci raz diabeł podchodzi i co mówi? Pokłoń mi się, a dam ci co? Wszystkie bogactwa świata tego. A Pan Jezus nie dał się kupić ani za pieniądze, ani za bogactwa. Tak. Powiedział, idź precz, szatanie. Tak. My tak samo możemy żyć. Idź precz. Tak. Możemy się modlić, Panie Boże, daj mi siły Twojej mocy, aby we mnie była, abym nie posłuchał się grzeszenia. Tak, można. Moi mili, znamy takiego człowieka z Biblii, o którym pisze, że nie zgrzeszył. Znamy takiego czy nie? Bo ja znam takiego. Otwórzmy knihę Joba. Knihę Joba. Przypomnijmy sobie, nebo poznamy takiego Bożego człowieka, o którym pisze, że nie zgrzeszył. Kniha Joba. I przypomnimy sobie. Pierwsza kapitola i wiersz pierwszy. I pisze tak. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job. A mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Może Marcelko w czeskim języku przeczytasz to. Pierwsza kapitola, wiersz pierwszy. Tak, dziękuję bardzo. Może jeszcze wiersz ósmy przeczytasz. Ósmy. I rzekł Gospodin Satanowi, spatrzysz liś służebnika mego Jobra, że nie jemu podobnego na zemi, a że je mąż sprostny a uczynny
Dziękuję. Kto to powiedział do szatana? Pan Bóg powiedział. A Pan Bóg zawsze co mówi? Prawdę mówi. Pan Bóg nie kłamie nigdy. Tak? Nie lże nigdy. Pan Bóg do szatana powiedział, zobacz, to jest mój mąż. Prawda? Moje dziecko. Bogobojny, prawy, stroniący od złego, sprawiedliwy. Czy można takim być, czy nie można? Można. Tak. Ale diabeł nie ustąpił. Diabeł zrobił to, że ten Job stracił co? Stracił majątek, stracił sługi, stracił służebnicę, stracił zwierzęta, stracił nawet dzieci. Bo diabeł zrobił taką wichurę wielką, że dom się zawalił na te dzieci jego, prawda? I jak ten Job na to zareagował? Czy Job zrobił se? Czy Job nadawał na Pana Boga? Czy mówił sproście? Nie, nie. Czytamy dalej. Wersz 21, tam pisze tak. I rzekł Job, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. On żegnał Pana Boga. Job sobie myślał, że te nieszczęścia, jakie przyszły na niego, że to kto mu dał te nieszczęścia? Że Pan Bóg mu to dał. Tak sobie Job myślał. Ale to szatan dał, prawda? Pan Bóg dopuścił tylko szatana. A dalej co pisze? A jego manżelka co mówiła temu Jobowi? Zlożyć Bogu i umrzyj. No jaki pożytek z tego, prawda? A to dalej o tym Jobie pisze w wierszu 22 tak. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Bogu. Wiersz 22, Marcelko, proszę cię, przeczytaj to. Tak, dziękuję pięknie. Widzimy, można żyć bez zgrzeszenia. Tak, Biblia o tym mówi. Tak, diabeł nie chciał wierzyć w to, że Pan Bóg ma takich ludzi, że mają grzeszne ciało, bo każdy ma grzeszne ciało, ja też, prawda? Gdy nie będziemy mieć grzeszne ciało? Gdy? Jak przyjdzie Pan Jezus, prawda? On nie zmieni naszych charakterów. Zmieni ciało jeno nasze ze śmiertelnego na nieśmiertelne. Ale charakter Boży musimy teraz mieć zmieniony na podobieństwo charakteru Chrystusowego. Tak? Proto co powiedział Pan Jezus do Nikodema? Musicie się na nowo narodzić, tak? Bo nikt nie wejdzie do nieba, nikt nie będzie spasiony ze szpatnym charakterem, z diabelskim charakterem. Tak. Można żyć w grzesznym ciele bez grzeszenia. Takim był Job, tak? Takim był Daniel. O nim pisze, że był moc mili Panu Bogu. O Danielu tak pisze. Tak. To jest faktem. Powiem wam taką skuszeność moją osobistą z Polska jeszcze. Namawiali mnie jedna pani namawiała mnie do zgrzeszenia. Jak się uczyłem kamienictwa tej mojej profesji w mieście Opole, takie duże miasto na Śleszku, miasto Opole jest dalej tam. No i dojeżdżałem z Nysy do Opola 50 kilometrów do tej właśnie szkoły kamienickiej. I to było ciężko, wiecie, trzeba było rano wstawać o pół szóstej, żeby na 8 godzin być w szkole, nie bo w tej dzielni, gdzie miałem praktykę. No i jechałem wlakiem, każdy dzień czytałem Słowo Boże. Przychodzi za mną jeden młody kluk, no ja wtedy miałem tak 17-18 lat i mówi, co ty czytasz? A ja mówię, Pismo Święte. On takiego chleda. Tak? No to dobrze.
I mówi tak, chleba takiego, co by nie kożył cygaretów, co by nie pił alkoholu, co by czytał Pismo Święte. I ja mówię, no to dobrze. I on mówi tak, wiesz co, bo on też dojeżdża z innego miasta do tego Opola. To było paręset kilometrów, to, a dawniej wlaki jakie były, nie takie rychle, taka ciuch, wiecie, takie teksaskie wlaki były dawniej. To się ciągnęło. Proto Czesi na pociąg jak nazywają? Wlak, no bo to się wlecze, prawda? Tak, takie były w Polsce też wlaki. To były lata 60., 70. No i moi mili, i on mówi tak, on chleda byt, żeby bydleć tam w tydniu, a raz w tydniu na sobotę i na niedzielę do domu jechać, prawda? A żeby w tym Opolu bydleć. Ja mówię, dobrze, to możemy razem bydleć. On jest ewangelikiem, a ja adwentysta. No i dobrze. No i tak razem bydleliśmy, aby to było lewniej, prawda? To płaciliśmy na polowinę, nie? Za ten byt. To był pokój z kuchnią. I nawet blisko tej dzielni, gdzie ja tą praksę miałem właśnie, u naszego brata adwentystę, tak. Szkoła była w poniedziałek, utorek, środa, a praksa miała być czwartek, piątek i sobota. W sobotę była wolno, bo to był adwentysta, prawda, gdzie ja się uczyłem tam, dzięki Panu Bogu. I moi mili, i przyszedłem z tej właśnie praksy, tak po południu już robię sobie wieczerze. Niekto zaklepał na nasze drzwierza. Otwieram. Stała pani, blada pani, wyfryzowana, wymalowana jak papuga na różne barwy, wybiżuteriowana, taki dekolt, taka spódniczka. Ojej, ja się przestraszyłem. Pomyślałem sobie, jaki diabeł ją tu posłać za mną. Ja nie pozywałem nikogo, prawda? I ona mówi, dobry wieczór, czy jest Stanisław, bo ten kamarad mój miał na imię Stanisław. Ja mówię, nie ma, a muszę poczekać na niego, bo myśmy se domluwili. Ja se pomyślałem, ewangelik? Co to za ewangelik? Taką diablicę do domu pozywa? Co to jest? No ale nie wypadało mi ją wyganiać, prawda? No niech pani siada. I ja mówię, muszę poczęstować panią moją wieczerzą. Jak to po czesku? Muszę nabidnąć pani, prawda? Jedlo. No może być. I ja mówię, ale wie pani co? Ja wszechno nie jem. Ja jem jeno to, co podle Biblii można jeść, a nie jem tego, co Biblia zakazuje. Aha, no dobrze, niech tak będzie. No zjedliśmy tą wieczerzę, a jeszcze przed wieczerzą, co każdy wierzący, dobrze wierzący, wdzięczny człowiek Bogu, co ma robić? Pomodlić się, tak? Pomodliłem się, podziękowałem, zjedliśmy tą wieczerzę. Dziwam się, minęło pół godziny, Stanisława nie ma. No i ja mówię, no wie pani co, no nie wiem, procz nie przyszedł. A ona se pyta, a można jeszcze poczekać? Ja mówię, no może pani. I ja modlim się w myślenkach moich, Panie Jezu, proszę Cię, chciałbym ją ewangelizować. Pomóż mi w tym. Pomóż mi w tym. No i mówię tak, wie pani co, mamy taki zwyk w naszej cyrkwi, adwentystów dnia siódmego, że mamy taki ukol szkoła sobotnia. Takie zeszyty i dzięki temu studiujemy Pismo Święte. Czy może pani za mną postudiować na ten den? No może. No i tak, ja mówię tak, to niech pani czyta otaski, tak jak dneska w tej szkole sobotniej, prawda? A ja będę odpowiedzi w Biblii chleba. No i tak postudiowaliśmy, może z pół godziny też. Ja się dziwam, godzina minęła, Stanisława nie ma. Było tak może kole siódmej wieczór już. I co byście robili dalej? Ja znowu se modlę, Panie Boże, nie wiem, ona nie chce odejść. Ona się pyta drugi raz, a muszę jeszcze poczekać? Ja myślę, Panie Boże, co ona se myśli?
No i tak nie wypadało mi ją wypędzać, prawda? I ja mówię, Panie Boże, pomóż mi. I, no i potem ona se mnie pta. A co ja se uczę i tak dalej. A ja mówię, no ja se uczę kamienictwa. Pomniki robić. Pro martwych, nie? I ja mówię, a wie Pani co? Martwi wstaną z grobu. Tak? Ja mówię, tak. Tak pisze Słowo Boże, prawda? Tak pisze, tak mówi Pan Jezus w Ewangelii Jana, że przyjdzie jeszcze raz na sąd Boży. Wstaną sprawiedliwi na pierwsze zmartwychwstanie. Po tysiącleciu wstaną ci niepobożni, co są grzeszni i chcą grzeszyć i miłują grzeszenie. Aha. I ona się pyta, no i może minęło znowu pół godziny? A ona się pyta, a mogę jeszcze poczekać? Ojej. Zaczęłam się już bać. Wiecie, co ona sobie myśli? No i modlę się, Panie Boże, co jeszcze mam jej żyć? Stanisława nie ma. I Duch Święty mi powiedział coś. Zapytaj ją o 10 przykazań Bożych. O dobrze. I ja mówię tak, czy zna Pani przykazania Boże? No, kiedyś chodziłam do kościoła, teraz już nie. Ale coś tam pamatuję troszeczkę. Ja mówię, a co Pani pamatuje? Nie zabijaj i nie kradnij. A ja pytam się jej, to tolik Pani zapamiętała? No jeno tolik. A ja mówię, ale przykazań jest 10. To trzeba wszystkie znać przykazania. Ja jej zacząłem czytać te przykazania. Gdzie piszą przykazania Boże moim? Gdzie piszą? Druga Mojżeszowa, 20 kapitola, dobrze. Gdzie jeszcze? Pata Mojżeszowa, Pata Kapitola, tak. W Starym Testamencie, nie? A w Nowym gdzie pisze? Mateusz, 19 kapitola. Pan Jezus mówił komu o przykazaniach Bożych tam? Bogatemu młodzieńcowi, tak, kochani moi, tak. Przypomniał mu je. A co ten bogaty młodzieniec powiedział? Że on te przykazania zna od maleńkiego, prawda? Każdy Żyd znał. Pardon. Tak. I moi mili, ja tak czytam te przykazania w porzadzie. Zgadnijcie, odhadnijcie to. Do jakiego przykazania sam przeczytał i poszła sama? Do którego? Do siódmego. Jakie przykazanie siódme jest? Nie budesz cudzolożyć. I ona powiedziała tak. No wie Pan co? Ja już se pójdę. Ja już sobie pójdę. A ja dzięki Bogu, że poszła. Zamknąłem na dwa zamki drzwi, aby diabeł ją spadki nie przyprowadził. Pytam się, była okazja przy Lezitos, można do grzeszenia czy nie było? No była przyleżitość, prawda? Nikt nie widział, byliśmy tam razem. Czyli można żyć w grzesznym ciele, ale mieć w sobie co? Bożą moc do niegrzeszenia, tak? Jeśli się o to modlimy, to Pan Bóg taką moc da. Kolik ludziom taką moc da? Każdemu, kto o to prosi, tak? Każdemu da. I moi mili, i wiecie co? No ja pomodliłem się, rano wstałem, poszedłem do tej dzielni kamnickiej, do tego brata, co mnie uczył, bo on miał Żaków też, nie tylko ja sam sam tam był, prawda? No i przychodzę od południa do tego bytu, dziwam się, Stanisław już jest. Ja mówię mu, Staszek, wczoraj tu przyszła jedna pani za tobą, a ciebie nie było. A wiecie, co on rzekł? Ha, ha, ha! Ja mówię, co ty śmiejesz się z tego jeszcze? 2,5 godziny czekaliśmy, a ciebie nie było. A on mówi, ha, 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 ja ją schwalnie na tebe sem tu posla. On tak powiedział. Mówi, o, to ty takie wiecy robisz? No jego zajmało to, jak ja budu reagować na to, kochani moi. Znamy drugiego człowieka z Biblii, ze świętego Słowa Bożego, który też nie zgrzeszył. Tak. Kolik Jakub miał synów, patriarcha Jakub?
12, tak. Jaki był przednajmłodszy syn? Józef, tak. I Józef się dostał do Egiptu. Znamy to, prawda? Małe dzieci znają to też. Dostał się do Egiptu, no i był velmi dobrym służebnikiem u Potyfara, swego pana, prawda? No ale ten pan był obchodnikiem, zostawił pusty dom, bo pojechał gdzieś za jakimś obchodem, prawda? I co zrobiła manżelka od tego Potyfara? Jak tu pisze, pierwsza Mojżeszowa, 19 kapitola. Pisze, że przyszła do Józefa i co mówiła? Poluszmy se do łóżka, do posteli z polu. A co Józef powiedział na to? Wszystko mogę w tym domu dzielać. Ale ty jesteś manżelką mego pana. Jak ja bym mógł zgrzeszyć przeciw Bogu memu, prawda? A czy ona ustąpiła, czy nie? Nie ustąpiła. I tam pisze, jak często kusiła go do grzeszenia. Jak często? Raz na tydzień? Raz na miesiąc? Nie. Każdy dzień przychodziła. Tak. W końcu chwyciła go za szaty. Chciała go do posteli przytachnąć. A co zrobił Józef? Jakoś tam wywinął się i uciekł jej, prawda? Tak. Przyjechał Potyfar, jego pan, i ona pościeżowała się. I co powiedziała? Zobacz, tu szata, on chciał ze mną do łóżka iść, cudzolożyć. A pan jego, Józefa, mąż tej żony, nie uwierzył jej w to. Nie uwierzył w to. Gdyby w to uwierzył, to by kazał zabić Józefa, prawda? Tak. Ale żeby ocalić swój honor, swoją czest, to dał go tylko do więzienia. Ale w tym więzieniu Józef przecież był niewinny, prawda? Czy Józef zapomniał o swoim Bogu? Nie zapomniał, tak. I tam też się modlił, Panie, dopomóż mi, żebym ja i w takiej sytuacji Tobie wierny był. I Pan Bóg postarał się o to, żeby Józef z tego więzienia wyszedł, prawda? Znamy tą historię dalej, co tam było. Także moi kochani, moi mili, można mieć grzeszne ciało, bo każdy ma, ja też mam. Można żyć w grzesznym świecie, w grzesznym otoczeniu, ale można żyć bez grzeszenia osobistego, świadomego. Można żyć, tak? Bo kto nam tej siły daje? Pan Bóg siły daje. Pan Bóg tą moc daje. Tak? Taka jest Boża Ewangelia. Ona ma w sobie moc. Będziemy kuszeni do różnych sytuacji. Tak. Kiedyś na Żbitowie, w Chawiżowie, naszą barku, chciałem skorzystać z toalety. Ale miałem przy sobie koronę i 10 koron, i 20 koron, ale tam trzeba było dać 2 korony do takiej małej skrzyneczki na drzwiach, żeby się odewrzyło, widzicie? No i myślę sobie, no trzeba jakoś zapytać się kogoś, co by mi pójścił te 2 korony do Zitra. Patrzę, idzie jeden pan znany. Ja mówię, Zdzisław, proszę cię, pójdź mi 2 korony, no bo chcę iść do toalety, a tam pisze 2 korony, a ja mam jedną, mam i 10, i 20, ale tam nie wejdzie. Jakoś nie odewrze się za inne korony. A on mówi tak, co ty? Daj jedną koronę, też się odewrze. A ja sam nie wiedział o tym, a ja sam ani nie skuszał. Bo tam pisze 2 korony, a nie jedna. No i wiecie co? I nie pójdził mi. No to ja sam poszedł, dałem do tej skrzyneczki tą jedną koronę i też się odewrzyło. Ale szedłem tam od tego mista i sam se modlił. Panie Boże, proszę cię, żebym zitra, jak tu budę, żebym nie zapomniał oddać dłużną koronę. Tak? No i zitra sam go spotkał, bo on był taki pomocnik protekopidoły. Widzicie, no, kopidoły to są ci, co martwych zakopują, nie? No i spotkał sam zitra też tego
Zdzisława, ja mówię, Zdzisław, idę oddać tą dłużną koronę. A on, wiecie, co mi na to rzekł? Zgadnijcie, co mi na to rzekł? Mówi, co ja, bylby jestem? On wchodzi za jedną koronę. Kopidoly ci, grobarze też za jedną. A ty chcesz za dwie wchodzić? Co ty, bylby jesteś? Tak mi rzekł, moi kochani, widzicie? Jak ludzie podchodzą do poczciwości, prawda? A co Pan Jezus rzekł? Ten, kto jest poczciwy w czym? W małej wiedzy to i co? To i we większej też poczciwy być. Tak, tak. Także diabeł może kusić różnymi sposobami. Tak. W różnym czasie. Tak. A czy my musimy się poddać pokuszeniu, czy nie musimy? Nie musimy. Tak. W niebie będą jeno ci spaseni, którzy mają w sobie Boży charakter, Bożą moc, że tutaj, zanim przyjdzie Pan Jezus, zanim nawet będzie niedzielny zakon, mamy już zdążyć, stichnąć, mieć Boży charakter w sobie, mieć Bożą moc w sobie. Tak? Bo siostra pisze, prorokini Boża, że jak przyjdzie niedzielny zakon, ci adwentyści, co teraz są horliwi w prawdzie, co są uświęceni w prawdzie, dostaną 10 krat widz Ducha Świętego, niżeli mieli apostołowie. Tak. Będziemy błyszczeć, jak Mojżesz schodził z góry Synaj. Tak. Będziemy tą moc Bożą mieć. Co jeszcze będziemy mieć? Odwagę będziemy mieć. Tak. Pisze o Szczepanie pięknie. Znamy to. Szczepan był oskarżony, niewinnie posądzony, dali falesznych świadków proci Szczepanowi i go ukamionowali za to, że był wierny Panu Bogu. A żywiej pisze, że miał w sobie Bożą moc, że miał moc Ducha Świętego, tak? Że zazraki robił różne, mocą Bożą. Tak? Możemy, moi kochani, żyć nie wiem jak długo, bo nikt nie wie, jak długo będzie żyć, prawda? Ja 25 brzezna, 3 miesiąca, sem skończył 74 lata. Kto ma tolik lat tutaj? Jedna siostra mi powiedziała, Neska, że też ma tolik lat. I ja bym nigdy nie pomyślał, że Pan Bóg mi dowoli dożyć takich lat. Bracie Rusniak, kolik ty masz? Możesz powiedzieć mi? Plus 10, no widzisz. Dzięki Bogu, że pięknie wypadasz. Masz takie włosy jak ja, a starszy o 10 lat, tak. Można długo żyć, tak. I być czasnym i służyć Panu Bogu, tak. I żyć bez grzeszenia, tak. Dzięki mocy Bożej w nas. Tak jak pisze apostoł Jan, jeśli bydli was Jezus, wtedy nie grzeszycie, bo to nie można. Tak, moi mili. Mój tato zemrzel miał 90 lat. I wiecie co? No leżał z takiej słabości już na posteli w tym mieście Nysa. Tam mieli swój dom i tam rodzice bydleli. I mówi tato do maminki tak. Anielciu moja kochana, kochana to jest taka milowana, milutka, prawda? Ja budu odchadzać. Mama się pyta, co chcesz wstawać z posteli, wychodzić z domu? Nene. Ja budu umirać, mówi tato. Tak? Tak, chcę ci podziękować, chcę cię polibić. Mama się nachyliła nad tą pościelą, on ją polibił, podziękował za tą peczę nad nią, nad sobą. Mama jeszcze wzięła Ewangelię ze stolika, przeczytała mu z Ewangelii świętego Jana, kapitola 14, od wiersza 1. Co tam pisze? Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Idę do Ojca mego. Co wam przychistać? Misto, przybytki. A jak przychistam, to co udzielam potem? Przyjdę zas po was, aby was zabrać tam, gdzie ja jestem, abyście byli tam. Tak. I tato mówi, pięknie. To spotkamy się przy zmartwychwstaniu. Uściskam ją.
pocałował jeszcze raz, tak. I zdążył pomodlić się Otcze nasz. Na pamięć pomodlił. Mama mu dała posztarze pod zada, wiecie, żeby on na siedząco, tak, prawda? Pomodlił się Ojcze nasz i zamknął oczy przy mamie, tak. Ja wierzę w to, na 100% wierzę, że taka osoba będzie spasena, tak. Bo w jaki sposób oddał żywot, w jaki sposób? Po Bożemu, tak. Pojednany z ludźmi, z Panem Bogiem, tak. Tak jak właśnie Szczepan, co mówi, kamionowali go, a on co mówił? Panie, odpuść im to. Tak. Tak. Pan Jezus na krzyżu co powiedział? Ojcze, w ruce Twoje oddaję ducha mego. Tak. Taką wirę, jak Pan Jezus miał, taką cierpliwość, jak On miał, musimy mieć my. Jak często? Jak często? Każdy dzień. Tak. Każdy dzień. W lekcji szkoły sobotniej był temat o czekaniu. Ja sam czekał najpierw na nadraży Ostrawa Witkowice, żeby do was przyjechać. Czekałem i się modliłem, Panie daj, żeby ten wlak się nie spozdził, żebym ja zdążył tu przyjechać. Tak? Potem sam czekał w Cieszynie na wlak, co do Frytku jedzie. Też. Potem sam czekał, jak sam wystąpił w Hnojniku. Panie Boże, daj, żeby brat Karol zdążył przyjechać, żebym ja zdążył tu do was. Tak. Zawsze musi być co takiego? Terpliwość. Musi być, tak? I jest z ochotą, bez narzekania, bez reptania, bez zlobienia se, tak? Można żyć, mieć w sobie Boży charakter, można żyć bez grzeszenia osobistego. Tak, moi mili. Niech Pan Bóg Święty żegna was wszystkich. Niech wam da siły i mocy, swojej mocy, jak tu pisze, że Ewangelia ma Bożą moc, kochani, tak? Jak w to wierzymy, to będziemy się o to modlić. I wtedy powiemy każdemu pokuszeniu precz szatanie. Tak? Pan Bóg chce nas mieć w niebie jako swatych ludzi. Ale tą swatość musimy najdżyw tutaj mieć. Jest to możne. Niech Bóg Święty błogosławi was na wieki wieczne. Amen.